W Ameryce Południowej najbardziej potrzeba nauczycieli języka polskiego. Taki wniosek płynie z zakończonego w Brazylii Kongresu Młodzieży Polonijnej. Stowarzyszenie Wspólnota Polska zorganizowało takie spotkanie pierwszy raz. Między innymi po to, by poznać problemy naszych rodaków z tamtej części świata. Relacja Adrianny Borowicz. Sami szyją stroje ludowe, śpiewają polskie przyśpiewki, choć naszego języka nie znają. To potomkowie imigrantów z Polski. Pierwszy kongres młodzieży polonijnej w Kurytybie ma być dla nich impulsem do dalszego działania. Przełomowe dla polskości wśród młodych ludzi w Ameryce Południowej, bo to pojawiało się właściwie we wszystkich wypowiedziach, że nie było czegoś takiego. Kongres ma pomóc uczestnikom poznać bliżej kraj swoich przodków i odkryć miłość do arcytrudnego języka polskiego. Wiemy, że ten język polski jest bardzo ważny, żeby być Polakami, żeby czuli się bardziej Polakami, żeby rozumieli bardziej o tej Polska, jak jest teraz. Na spotkanie w Kurytybie przyjechało ponad 150 osób mających polskie korzenie. Przez 5 dni miasto było więc biało-czerwone. Każdy ośrodek polonijny tej części kontynentu chciał mieć tu swoją reprezentację. W Limie, bo to jest największe skupisko, gdzie jesteśmy, jest około 300 rodzin, czyli to mówimy o jakieś 1500 osób pochodzenia polskiego i którzy biorą jakiś czynny udział w naszym stowarzyszeniu. W samej Brazylii żyją nawet 2 miliony osób z polskimi korzeniami. Nie wszyscy mówią po polsku, bo w latach 30. był zakaz mówienia w innym języku niż portugalski. Teraz młodzi chcą wracać do korzeni, tylko nie ma jak. Na nas brak profesor, żeby umieć gadać po polsku, troje na, żeby tancować, profesor, żeby noś umiał dansować. I tu szansa dla studentów z Kurytyby. Właśnie tam, na Państwowym Uniwersytecie, działa jedyna polonistyka w tej części świata. Możemy uczyć języka polskiego, bo znamy tą rzeczywistość, tą realię tych ośrodków polonijnych, więc możemy prowadzić różne też warsztaty, ale uczyć języka polskiego, dzieci i tak dalej. Obok Brazylii najwięcej potomków naszych rodaków w Ameryce Południowej mieszka w Argentynie. Są też mniej liczne ośrodki, na przykład Chile. Działa tam mobilna szkółka języka polskiego, w której uczy się 27 dzieci. Potrzebujemy stałej sali, najlepiej z ogrodem, żeby dzieci mogły się właśnie raz na tydzień spotykać i mieć zajęcia, zawsze w tym samym miejscu, materiały też dydaktyczne. Kongres Młodzieży Polonijnej ma się odbywać co roku, za każdym razem w innym miejscu. Będzie zatem okazja, by podsumować, co udało się młodym przez ten czas zrobić. Adrianna Borowicz, Polonia 24.